Cześć! Dziś zapraszamy Was do podróży wraz z nami na Roztocze, krainy geograficznej łączącej Wyżynę Lubelską z Podolem. Zobaczcie 15 naszych propozycji do odwiedzenia w tym właśnie regionie. Sprawdźcie, czy znacie już wszystkie? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy. Łąki, pola oraz lasy. Nawet rzeczki, nawet zdroje. Wszystko to jest właśnie moje. Chyba każdy z nas kojarzy ten wiersz Jana Brzechwy. Z wielką ciekawością zaglądamy więc do Szczebrzeszyna. Sam Szczebrzeszyn to bowiem bardzo ciekawa miejscowość. Znajdują się tu dwa pomniki świerszcza. Jeden drewniany przy uroczym źródełku, drugi pod ratuszem na rynku. Stamtąd spacerem udajemy się w stronę kościoła parafialnego z XVII wieku, w stylu barokowym, pod wezwaniem świętego Mikołaja. A tuż obok kościoła znajduje się bardzo interesujący obiekt. To latarnia umarłych. Takie latarnie wznoszone były od XII do XIV wieku, między innymi w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii czy Francji. Powstawały najczęściej w okolicy cmentarza czy szpitala. Miały informować swym światłem wędrowców o zbliżaniu się do miejsca świętego. Będąc w okolicy, warto zajrzeć również okolice synagogi, zbudowanej na początku XVII wieku. Znajdujemy się w Szczebrzeszynie nad Wieprzem i właśnie udajemy się na wzgórze zamkowe, z którego początkami ma coś wspólnego oczywiście mój ulubiony król Kazimierz Wielki. Także dzisiaj możemy zobaczyć odbudowaną, zrekonstruowaną wieżę, która jeszcze do niedawna była ruiną. Walory wzgórza zamkowego były wykorzystywane już w czasach państwa Piastów. Z uwagi na to, że było to świetne miejsce kontroli brodu przez rzekę Wieprz, zbudowano tu pierwotnie gród obronny. Początki zamku wiążą się z Kazimierzem Wielkim. W 1379 roku król Ludwik Węgierski nadał Szczebrzeszyn podskarbiemu koronnemu Dymitrowi z Goraja. Od 1772 roku właścicielami zamku byli Zamojscy, a w zamkowej wieży odbywały się sądy i mieściło się więzienie dla szlachty. Współcześnie przez długi czas zamek był ruiną. Obecnie został odbudowany. W wieży zamkowej znajduje się punkt widokowy, a we wnętrzu kawiarnia i cukiernia. Udajmy się teraz do Józefowa, gdzie znajduje się kolejna atrakcja. Bardzo ciekawą atrakcją Roztocza, do tego bezpłatną, jest kamieniołom Babia Dolina i znajdująca się w nim baszta w Józefowym. Po kamieniołomie można pospacerować licznymi ścieżkami lub kto woli, może przejechać je rowerem.
Wydobycie wapieni trwa w tym miejscu od XVIII wieku. Kamień służył przede wszystkim jako lokalny materiał budowlany. Warto zajrzeć tu na chwilę, będąc w okolicy. Nie możemy mówić o Roztoczu bez wspomnienia o jego wyjątkowych szlakach wodnych. Pierwszą rzeką, którą warto wybrać się na spływ, jest rzeka Tanew. Spływ tą rzeką możliwy jest na różnych odcinkach. My wybraliśmy trasę z miejscowości Pisklaki. Spływ kajakowy po tej rzece to nie tylko sport i rekreacja, ale także możliwość podziwiania malowniczego krajobrazu. Rzeka Tanew, znana ze swojej czystości i dzikiej przyrody, oferuje niezapomniane wrażenie. Co chodzi z szumami? W pobliżu miejscowości Rebizanty, na zakolu Tanwi, na odcinku 400 metrów, znajdują się 24 progi zwane szumami. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych. To niezwykłe zjawisko zostało uznane w 2008 roku za jeden z 7 cudów polskiej natury. Faktycznie, nie spotkaliśmy się nigdzie z tak wyjątkowym zjawiskiem. Wzdłuż rzeki, po obu stronach prowadzi szlak pieszy, którym idąc możemy dokładnie przyjrzeć się zjawisku. Jak podoba Wam się ta ciekawostka przyrodnicza? Zajrzyjmy teraz do Pałacu Łosiów w Narolu. Słyszeliście kiedyś o tym pałacu? Pałac pochodzi z XVIII wieku. Został wzniesiony przez hrabiego Antoniego Feliksa Łosia w latach 1776-1781. Zbudowany jest w stylu barokowym. Co ciekawe, zbudowany został na kształt podkowy, która jest herbem rodziny Łosiów. Pałac otacza ogród w stylu francuskim, zaprojektowany i założony przez niemieckiego ogrodnika Norberta Hammerschmidta. W czasach swojej świetności w pałacu można było oglądać dzieła sztuki, zajrzeć do bogatego zbioru biblioteki. Znajdowała się tu także szkoła dramatyczno-muzyczna, kształcąca uzdolnioną artystycznie młodzież. Niestety, w 1944 roku zamek został zniszczony przez pożar. Mimo licznych prac prywatnych właścicieli,
Zamek w dalszym ciągu daleki jest od lat swojej świetności. Jak myślicie, czy kiedyś zobaczymy pałac całkowicie wyremontowany? Wybrać się do Zwierzyńca. To bardzo ciekawe miasto. Zacznijmy od kościoła świętego Jana Nepomucena, potocznie zwanego Na Wodzie. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków całego Roztocza. Marysieńka, żona Jana III Sobieskiego, zarządziła wybudować w Zwierzyńcu staw z wyspą i altaną na wodzie. 100 lat później Tomasz Antoni Zamoyski wraz z żoną ufundowali na wyspie barokowy kościółek w intencji powrotu do zdrowia ordynata. Sercem Zwierzyńca jest zabytkowy browar z XIX wieku, założony w ramach ordynacji zamojskiej przez Stanisława Kostkę Zamojskiego na początku XIX wieku. W latach 1806-1810 ważono w nim piwo angielskie typu porterowego. W 1810 roku browar uległ pożarowi, jednak został szybko odbudowany ze zniszczeń. Zakład przetrwał burzliwą historię. Między innymi zawieszenie działalności w czasie I wojny światowej czy zarządzanie niemieckie w czasie II wojny światowej. W czasach współczesnych dzierżawcą zakładu jest firma Perła, browary lubelskie, a rodzina Zamojskich od kilku lat prowadzi szereg starań o odzyskanie browaru w Zwierzyńcu. Browar możemy zwiedzać z przewodnikiem, poznając tajniki produkcji, połączone z degustacją ważonego na miejscu piwa. Nie możemy mówić o Roztoczu bez Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jego symbolem jest konik polski. Sam park został utworzony w 1974 roku. Na naszą uwagę zasługuje siedziba dyrekcji parku. Jest to zabytkowa willa zarządców ordynacji zamojskiej w Zwierzyńcu. Została wybudowana w stylu szwajcarskim w latach 1880-1890. Wchodzimy do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Roztoczański Park Narodowy obejmuje najciekawsze przyrodnicze obszary Roztocza. Duże walory przyrodnicze spowodowały, że tym obszarem zainteresowali się liczni badacze już w pierwszej połowie XX wieku. Dzięki nim zaczęły powstawać tutaj pierwsze rezerwaty przyrody. Właśnie kroczymy ścieżkami pięknego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Cisza, spokój. Mamy godzinę prawie 18, więc w parku już prawie nikogo nie ma. Śpiew ptaków.
Pierwszy z nich, Bukowa Góra, utworzono w 1936 roku. Bukowa Góra to wzniesienie o wysokości 310 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tu piękny punkt widokowy na pobliskie tereny Roztocza Środkowego oraz na malowniczo położoną w wąwozie wieś Sochy. Nie możemy zapomnieć też o stawach Echo. Ten ciekawy zespół stawów powstał na miejscu rozległych mokradeł w dorzeczu strumienia Świerszczy. Stało się to w latach 1929-34. Od 2002 roku zespół stawów składa się z 9 zbiorników. Głębokość poszczególnych stawów jest niewielka i wynosi od 0,5 do 1,5 metra. Stawy napełniane są wczesną wiosną, a jesienią woda jest spuszczana. Około 6 km ze Zwierzyńca przez Roztoczański Park Narodowy. Droga jest właśnie o taka, raczej płasko, bardzo przyjemnie się jedzie. Rowery wypożyczyliśmy zaraz pod browarem, także fajnie wszystko tutaj jest zaplanowane. Bo niestety do Florianki tylko na piechotę lub rowerem. Trasa do Florianki jest bardzo malownicza. Po drodze mijamy między innymi Czarny Staw. Co, sweter mi chcesz zjeść? To nie jadę. Wszystko zjadliście po swojej. Roztoczański Park Narodowy słynie z tak zwanego konika polskiego. Pierwsze koniki polskie pojawiły się w Roztoczańskim Parku Narodowym 16 lipca 1982 roku. Konik polski cechuje się umaszczeniem myszowatym od jasnego do ciemnego, czarną pręgą grzbietową zachodzącą na ogon oraz niezwykle ufnym charakterem, ufnością do człowieka oraz spokojnym temperamentem. Baszta widokowa w Suszcu została wybudowana w 2013 roku. Wzniesiono ją na najwyższym wzniesieniu okolicy, Górze Grabowickiej. Ma 12 metrów wysokości i 3 kondygnacje. Wieża jest otwarta dla turystów. Kolejnym miejscem, do którego warto zajrzeć, jest Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu.
mieścił się tu niegdyś niemiecki nazistowski obóz zagłady. W miejscu tym w latach 1942-1943 zgładzono około 450 tysięcy Żydów z Polski i Europy. Teren ten przez blisko 20 lat był pozostawiony samemu sobie i nieupamiętniony. Pierwszy pomnik odsłonięto dopiero 1963 roku. Przenieśmy się teraz do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie znajduje się bardzo ciekawa cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Mikołaja, istniejąca od XVI wieku. Kolejną atrakcją, jakiej możemy zaznać na Roztoczu, jest spływ Wieprzem. Rzeka określana jest jako główna rzeka Lubelszczyzny. Jej niepowtarzalny krajobraz tworzy nieregularne koryto, otoczone drzewami i zaroślami. Kwieciste łąki, urozmaicone kępami drzew i krzewów oraz malownicze skarpy i wytworzone na piosku murawy. Wieprz tworzy także liczne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Znajdują się tu nie tylko bobry, ale również piżmaki czy wydry. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe Wieprza stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki aktywnej, szczególnie turystyki kajakowej. Na koniec naszej wędrówki po Roztoczu zajrzymy do Krasnobrodu. Zacznijmy od uroczej drewnianej kapliczki na wodzie. Podobno kaplica została wybudowana w miejscu, gdzie w 1640 roku Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boska. Pod kaplicą biją źródła, których woda podobno posiada cudowne, uzdrawiające właściwości. W Krasnobrodzie znajduje się także wieża widokowa. Ma wysokość 300 metrów nad poziomem morza. Stanowi bardzo atrakcyjny punkt widokowy.
Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że podobały Wam się nasze propozycje z Roztocza. Do zobaczenia wkrótce w innym niezwykłym miejscu w Polsce.